i zobacz, co dla ciebie mam. Zaczaruję twój maleńki świat. Wszystko możesz dzisiaj mieć. Radość, uśmiech, szczęście też. Jeśli tylko chcesz. Wszystko możesz dzisiaj mieć. Radość, uśmiech, szczęście też. Jeśli tylko chcesz. Słońce namaluje słońce, złote i gorące, jak upalny dzień. Słońce namaluje słońce, wielkie i gorące, takie jakie chcesz. Gdy ci smutno, gdy za oknem deszcz, wszystko idzie jakoś źle. Możesz znów uśmiechnąć się do mnie i do siebie też. Jeśli tylko chcesz. Możesz znów uśmiechnąć się do mnie i do siebie też. Jeśli tylko chcesz. Słońce namaluje słońce, złote i gorące, jak upalny dzień. Namaluję słońce, wielkie i gorące, takie jakie chcesz. Witam na szlagierowo.pl. Sebastian Mierzwa, dobry wieczór. Kasia Matejczyk na wstępie wyśpiewała, że namaluje nam słońce, za którym to będziemy tęsknić. Poza oknami jesień. Żeby ogrzać muzycznie wasze serca, bo węgiel z PGG tego nie zrobi, bo jest niedostępny, zapraszam was do finału 700+, 54. W dzisiejszym finale pojawi się kolejny szlagierowy gość, który to kreował twórczość i wrażliwość Edka Sikory. Współtworzył z naszym beneficantem grupa Edmans. Napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gra, tym ugłaskają i lubią go na koncie jakoś forsa. Przyjaciel, te lalo, oh.
wspomnieć nie pozwala. O, ola, ola, joj na ciebie, na świecie psa. Choć miała klasa, miała zasady, do łóżka zaciąga mnie do pięciu razy. Po siódmym kochała mnie. Cieszy to, co dobre było, jeszcze boli to, co złe. Co się z nami porobiło? Czy już nie kochasz mnie? Niedaleko lasu mój ogródek mój, wszystko, co potrzeba, tym szlagierowym gościem online będzie Manfred Potyka. Ale to nie jedyny szlagierowy gość, z którym dzisiaj będę miał przyjemność klachać, bo w tym studium pojawi się Dawid Janiak, który potwierdzi, że ma apetyt na życie. Witam serdecznie. Potwierdzam, że mam apetyt na życie. Jaki? Bądźcie z nami. Chwile złe będę obracał żart, bylebyś była ze. A co jeszcze na dzisiaj mamy narychtowane? Byda wam chciał zaproponować kolejną szlagerową nowość zespołu Harmonik. Za jeden uśmiech. Tak ta nowość się nazywa. Za jeden uśmiech oddam ci. Za jeden uśmiech oddam ci. Za jeden uśmiech tylko my. Czyli telewidzowie, zespół Harmonik. I my, szlagierowo lista. No i jo. Bo kto? Teledysk w całości w dalszej części dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie też zaglądać będziemy do radiowych list szlagierowo.pl naszych patronów medialnych, do Radia Sud z Wielkopolski, a na Śląsku do Radia Fest. Wspomnień garść, żółty liść, we włosy wplotłaś go, patrząc dal cicho w dal. Bach schronił nas w cieniu drzew, w dziki świat zakochałem się, na wieczność ten pierwszy raz. W słońcu znalazłem marzenie, miał wiatr, plik fotografii pamięta tą jesień i ja. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone, nikt nie odbierze ich nam. Już na zawsze ze sobą być. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone, nikt nie odbierze ich nam. Już na zawsze chcę z tobą być. Liść dzisiaj lśni, w stosie zdjęć, na nich my wciąż uśmiechnięci, tak już od lat, wielu lat. W szufladzie śmiech, radość i kilka łez. Jesień złączy nas, cudowny czas, złoty czas. W słońcu znalazłem marzenie, w koronach drzew szumiał wiatr, plik fotografii pamięta to.
tą jesień i ja. W poprzednim finale zaprezentowaliśmy wam szlagierową nowość Kobiet na walizkach. Wschody i zachody słońca. Czy ten teledysk przypadł wam roztomili do gustu? Za pora chwil to się wszystko okorze, czy otrzymał tyle SMS-ów, co by pojawić się w top 10. No to roztomili, trochę muzyki i pierwsze odwiedziny w naszym szlagierowym studium. Pojawi się Dawid Janiak. Po najdłuższej drogi kres, tam gdzie cały świat dla nas jest. Zapach rąk za dnia, światło gwiazd, ty i ja. Pójdę z tobą tam, gdzie chcesz, przy tobie cały świat ma sens. I nie zatrzymasz mnie, dobrze wiesz. Pójdę tam, gdzie ty, tysiąc nocy i dni. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat skradłaś moje serce, jak liście skrada wiatr. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat. Wiesz lub nie, to ja tak kocham cię. I taki byzuch to ja naprawdę lubię. Dawid Janiak zawitał na Śląsk i w odwiedzinach w naszym studiu. Witam cię gorąco, witam cię serdecznie. Witam cię Sebastianie, witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Jak prezentowaliśmy twoja ostatnio nowość, do której też na pewno jeszcze dzisiaj przejdziemy i wrócimy, bo o niej chcemy trochę pogadać, to zapowiedź brzmiała mniej więcej tak, że po dłuższej artystycznej przerwie, tu jest cytat, masz apetyt na życie. To była przerwa tak z ważnych powodów, czy po prostu tak czasem dobrze zrobić cichutko wokół siebie, żeby potem się pokazać? Wiesz co, to był taki okres, no tak jak pamiętamy, pandemiczny, ale to też chciałem, żeby ta pierwsza płyta się ograła, żeby nie zarzucać ludzi nowymi piosenkami na zasadzie takiej, bo tak trzeba, czy tak rynek nakazuje, tylko dojrzeć do pewnych spraw. Teraz zrodziła się w trakcie pandemii, materiał się zrodził na drugą płytę i to będzie płyta już bardziej taneczna i mam nadzieję, że przez to, że troszeczkę tego czasu było poświęconego na nią, odetchnęliśmy trochę od Janiaka, będzie też płytą ciekawą i że zaskoczę też tym, że będzie bardziej taneczna. Czyli obawiałeś się tego, że twoi fani jak otworzą lodówkę, o Janiak, szufladka gdzieś tam Janiak, tego, że się obawiał i lepiej, żeby się... Wyciszyło troszeczkę. Wyciszyło. Tak, myślę, że tak. Dobrze to ująłeś. Dobrze, to my nie wyciszymy, my wręcz przeciwnie. Będziemy za chwilę dalej dopytywać. Tylko pozwólmy mógł być tam, gdzie ty... Dawid, panie szaleją za twoją twórczością. No, dziękuję ci, bardzo mi miło z tego powodu. Na skromność tak, że to proszę. Dobra, ale czemu? Bo jest potwierdzenie w cytacie, to na naszym kanale pod twoim teledyskiem pojawiły się takie słowa. Piękna piosenka w pięknym plenerze, pana głos powoduje, że dzień staje się lepszy. Mądre, proste słowa, takie z życia wzięte, cieszą nas. Dziękuję, pisze to pani Bogusia. Takich wpisów na pewno jest zdecydowanie więcej. Śledzisz to w ogóle w jakiś sposób? Tak, czasem mam takie dni, gdzie siadam sobie przy komputerze i właśnie sobie czytam te komentarze, one mnie inspirują, dodają mi trochę jakby takiego kopa, motoru napędzającego moje kolejne piosenki. Jest to bardzo miłe, cieszę się bardzo. A jest też tak, że czytając te wpisy, to jest jakiś taki drogowskaz, w którą stronę kolejna piosenka ma iść, o czym ma być, jaki ma mieć tekst? Nie, tutaj raczej sugeruję się tym, co czuję,
to, co mi gdzieś tam wewnętrznie serce nakazuje. Nie mam jakiegoś takiego współczynnika, który mnie prowadzi i którym się sugeruje. Dobrze, moi drodzy państwo, to szczególnie do pań taka informacja. Warto pod każdą piosenką coś skrobnąć. Wtedy, kiedy artysta ma gorsze dni, po prostu się podbudowuje. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty na resztę lat. Apetyt na życie, bo o tym numerze Godomy to jest najnowsza twoja produkcja, najnowszy, najświeższy teledysk, ale czy to jest jedna z tych części, które po leku składają się na nowy album? Tak, jest to taki pilot, piosenka, która początkuje przymiarki do nowego albumu, do nowej płyty. Właśnie jesteśmy na etapie końcowego miksu. Lada moment zacznie się już mastering. Zobaczymy, co czas przyniesie, który to będzie moment. Ale chciałbym bardzo wydać kolejną płytę, zobaczymy, jak to będzie. To teraz troszkę muszę cię pociągnąć za język, to skoro już jest to taki końcowy etap, bo mix i mastering to już praktycznie zamknięta produkcja. Ile utworów? Standardowo 12 utworów, myślę, że to jest tak wystarczająco, nie chcę za dużo narzucać też tych piosenek, wydaje mi się, że właśnie 10-12 to jest tak optymalnie. A kompozycje, teksty i obrazki potem, które będą wykorzystane gdzieś... Nic się nie zmieniło, team ten sam, wszystko jest to samo, jak gdyby, no wiadomo, no obrazki będą inne, ale generalnie załoga, która tworzy płytę, no to jest taka sama jak przy pierwszej płycie. Ale powiedz mi, czy tekstowo, jeżeli chodzi o to, to już w takim stylu jak właśnie... Jak pierwsza płyta? Nie, jak Apetyt na życie. Jak Apetyt na życie, tak. Czyli bardziej tanecznie, ale również o miłości. Ale takie numery, z których żeś jest znany, że wieczorem pan z panią w domu przy kominku sobie jeszcze mogą zatańczyć, tak? Też się coś znajdzie. Tak, też będzie kilka utworów troszeczkę spokojniejszych, bardziej tematycznych, przemyśleniowych i tak dalej. To jeszcze zapytam cię o to, czy data jakieś, nie konkretna data, bo wiem, że to chyba raczej jest już na tym etapie niemożliwe, ale to jeszcze końcówka tego roku, czy bardziej celujesz na wiosnę przyszłego roku z premierą płyty? Bardzo zależałoby mi jeszcze w tym roku wydać tą płytę, ale nie wszystko jest ode mnie zależne. Tutaj trwają jakieś negocjacje wewnętrzne i po prostu muszę jeszcze parę rzeczy przemyśleć, przeanalizować i no mówię, bardzo by mi zależało jeszcze w tym roku, ale zobaczymy, co czas i życie pokaże. O, fajny okres się zbliżał. Jakiś tam grudzień, Mikołaj, choineczka, tak. Twoja płyta jako prezent całkiem nieźle. Dobrze, moi drodzy państwo, to my trzymamy kciuki za ta kolejna płyta Dawida i zaraz wracamy do dalszej części rozmowy. Wiesz lub nie, to ja tak kocham cię. Skoro o tej płycie, Kero, już niedługo też pojawi się na rynku. Płyty CD po leku odchodzą do lamusa, wszystko idzie w taką cyfryzację. Czy nie boisz się troszkę tego, czy widzisz się w tym świecie takim cyfrowym, że jednak ktoś kliknie, ściągnij, pobierz, kup, a nie pójdzie do tego takiego tradycyjnego sklepu, żeby zamówić tę płytę? Nie, w ogóle się tego nie boję. Wiesz, Sebastian, to jest też tak, że no wiadomo, wszystko się zmienia. Kiedyś były płyty gramofonowe, później kasety. Dzisiaj już są te pendrive'y i też jest streaming. Gdzieś tam są różne, wiadomo, portale, gdzie można sobie odsłuchać tą muzykę. Ta płyta to bardziej jest jakby takie zatwierdzenie tej mojej twórczości w postaci tej płyty, natomiast to nie jest też tak, że ja będę tylko obligował swoją publikę do tego, żeby oni kupowali moją płytę. Jak najbardziej, chcą sobie gdzieś tam posłuchać w internecie, ona też będzie dostępna w internecie. Jest to też fajne, jest to uproszczenie. Czyli jednym słowem idziesz z duchem czasu. Zdecydowanie. Twoja płyta będzie dostępna zarówno w takiej namacalnej formie, idę, kupuję i mogę wziąć autograf. Typowo dla fanów, tak. Tak, ale też do pobrania z tych wszystkich streamingowych portali. Zdecydowanie tak. Dobrze, to ja trzymam kciuki za ta płyta. Czekam na bo wyjdzie kolejny singiel, który ją będzie promował? Tak. Okej, to czekam z wielką niecierpliwością na kolejny teledysk, kolejny singiel, no i na ta płyta, żeby się udało. Dzięki za rozmowę. Dziękuję ci bardzo również. Pozdrawiam. Dawid Janiak, moim waszym gościem był. Teraz wszystkich powitać jest już czas.
Biesiada będzie tu na 102. Teraz nie wolno go dać, nie. Ze śmiechem i humorem ten fajer zacznie się. Ze śmiechem i humorem ten fajer zacznie się. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Piweczko jest na dnie. Teraz fajno pieśniczka tu rozbawi cię. Teraz przysięga składosze. Ze śmiechem i humorem wyda już bawić się. Ze śmiechem i humorem wyda już bawić się. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Teraz wypijmy toast jeszcze raz. Teraz pożegnać trzeba już wszystkich wos. Teraz godomy do cześć. Ze śmiechem i humorem biesiada kończy się. Ze śmiechem i humorem biesiada kończy się. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. Już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Szlagier duetu Karo, Jo i ty na ta chwila w dalszym ciągu jeszcze poza top 10. Pamiętajcie, że możecie głosować na ta nowość, styknie wysłać SMS-a 7168, tam go wysyłacie, a w treści wpisujecie LZ Stop i kod teledysku 9819. Benefis autora tekstów, kompozytora, wokalisty, gitarzysty Edka Sikory zbliża się już dużymi krokami, a na tym koncercie wystąpią m.in. tacy wykonawcy jak Bernadetta Kowalsko, Damian Holecki, Andrzej Skaźnik, Happy Jędrowski Show, Karpowicz Family, Kola i Jula, Team Fabian, Harmonik, M-Band, Kasia S, Piotr Herdzina, Magda i zespół bez nazwy. A koncert poprowadzi Magda Naglik w asyście Marcina Janoty, Sebastiana Mierzwy, no i beneficanta Edka Sikory.
odkryty wóz i czarne kapelusze. Totalny luz, do przodu z dnia na dzień. Te ciemne okulary, w kieszeni $2, a w sercu dniem i nocą pulsujący rytmem blues. Ja wiem, nie każdy czuje bluesa. Ja wiem, nie każdy bluesa zna. Lecz mnie to zawsze rusza, raduje mi się dusza, gdy słyszę, jak blues Brothers dla nas gra. Kiedy blues Brothers gra, to taki power ma. Nie próbuj nawet oprzeć się, do tańca porwę cię. W kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy blues Brothers gra, to taki power ma. Nie opieraj się, gdy do tańca ciągnie cię Blues Brothers i szalony rytmem blues. Bo każdy ma czasami dosyć życia, nie raz, nie dwa, przydarza się to nam. Wystarczy parę nutek i znika cały smutek, gdy z płyty do mnie płynie zwariowany rytmem blues. Ja wiem, że się radość wam udziela. Ja wiem, bo tyle siły ma. Czy wtorek, czy niedziela, mnie zawsze raz wesela i tańczy, gdy Blues Brothers dla mnie gra. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie próbuj nawet oprzeć się, do tańca porwę cię. W kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie opieraj się, gdy do tańca ciągnie cię Blues Brothers i szalony rytmem blues. Do tańca porwę cię, w kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie opieraj się, gdy do tańca ciągnie cię Blues Brothers i szalony rytmem blues.